Alf? Tam jeszcze trochę zostało. Rąbnij sobie. Bis jest bardzo dobry. Czy można bisa dotknąć? Bis gniewa się. Ja to rozumiem. Bis boi się dotknięcia, bo gdyby do tego doszło, to by się okazało, że bisa nie ma. Że jest tylko pijacką halucynacją. Delirycznym pomiotem. Twoja moc zależy od wódki. To nie wódka wykończyła Alfa. Alf wykończył się sam o wiele wcześniej. Wtedy, kiedy został dekoratorem, a właściwie stolarzem w podrzędnym teatrzyku. A może lubi bawić się laleczkami? Nie. Więc kim chciał być Alf? Nosorożce. Ale nie było odpowiedniej szkoły. Niech mi się bis pozwoli dotknąć. Niech bis pozwoli mi dotknąć się. Ani mi się waż. Skonałbym z obrzydzenia. Teraz posłuchaj. Ja jestem cichym, skromnym urzędnikiem pewnego wydziału. Jak sądzisz? Czy urzędnik może być zjawą? Mam jednak w sobie coś, czego ta cała zapluta swołcz nie dostrzega. Nie widzi, nie honoruje. Ślepcy. Krety. Oni dostrzegają we mnie tylko zwykłego skrybę, który popierduje w stołek i czeka na emeryturę. Chcą mnie wchłonąć. Odurzyć swoją bladą urzędniczą herbatką. Gdybym mógł, Alf. Gdybym miał karabin maszynowy. Ale ponieważ nie mam karabinu maszynowego, codziennie po pracy przebieram się w ten strój, żeby mnie lepiej rozpoznano.
i zakradam się do waszych domów, upadli braciszkowie. Chryste Panie, ubzdurałem sobie diabła. Nie ma. Ciebie nie ma! Nie. To ty nie chcesz, żebym był. Masz. Oto sposób. Co? Mam cię zarżnąć? Nie zrobisz tego. A dlaczego mam tego nie zrobić? Brak ci nienawiści.